Wiecie, dlaczego ludzie najczęściej porzucają diety? Bo nie są w stanie wytrzymać ciągłych wyrzeczeń i ograniczeń. Tak samo jest z wodą. Możemy próbować liczyć każde umycie się, każde spłukanie wody w toalecie, dosłownie każdą wylaną kroplę, ale jest to działanie skazane na porażkę. Dlaczego? Bo ludzie nie chcą czuć się ograniczeni. Dodatkowo zmieniający się klimat wiele namieszał, bo jak jeszcze parę lat temu mogliśmy uważać za pewnik, że śnieg spadnie i pokrywa śniegowa topniejąc będzie uzupełniać wody gruntowe, tak teraz to nie jest takie pewne. Deszcze dawniej umiarkowane, teraz zamieniają się w ogromne ulewy, dosłownie z godziny na godzinę powodując lokalne podtopienia. Stąd zamiast ograniczać ludzi, chcielibyśmy zbudować rozwiązania, które będą bliższe nowej rzeczywistości. I stąd nasz projekt Aqua City, który skupia się na tym, jak tworzyć mądrzej retencję wewnątrz miast i jak uniknąć lokalnych podtopień. Ale o co chodzi? Wiele mówi się o retencji, jaki ma to zbawienny wpływ na gospodarkę wodną. Wydaje nam się, że jest ciągle to zaczarowane słowo, które do miasta nijak pasuje. Mówi się o retencjach na rzekach, budowach oczek, tam. Nic, co byłoby znajome w miejskim zgiełku. My chcemy pokazać, że jest inaczej i możemy tworzyć retencje w miastach, jednocześnie polepszając gospodarkę wodną, jak i poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Nasz pomysł opiera się na stworzeniu platformy, gdzie urzędnicy oraz aktywiści społeczni będą mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie retencyjne dla swojej okolicy. Ja to w bardzo prosty sposób. W pierwszej kolejności skupimy się na tym, żeby podać parametry ziemi, na której będzie odbywać się inwestycja. W tym przypadku podam takie rzeczy jak powierzchnię, otoczenie, chłonność gleby i budżet i na podstawie tego system stworzy mi rekomendacje. W moim przypadku wybieram, że mam lokalizację małego parku, przechodzę dalej, następnie mówię, że na tej przestrzeni mogą znajdować się jakieś bloki, wyższa zabudowa i tak dalej, klikam dalej. Następnie system mnie pyta, jaka jest chłonność gleby, jeżeli nie wiem, w jaki sposób mierzyć to, to mam tutaj wideo, u mnie to wynosi 460 sekund na 10 litrów wody. Następnie system mnie pyta, jaki jest budżet inwestycyjny, w moim przypadku to nie będzie 10 tysięcy, a będzie 30 tysięcy. A na samym końcu system tworzy mi propozycje retencyjne dostosowane do mojego poprzedniego formularza. I w tym przypadku zaproponował mi cztery opcje, takie jak ogrody deszczowe, zbiorniki na wodę odpadową, dach zielony i zbiornik retencyjny. Ja nie wiem, czy to jest ogród deszczowy, chciałbym się dowiedzieć więcej. Dowiaduję się, czym to jest, co korzystnie wpływa na takie ogrody, co niekorzystnie. Mogę porównać to sobie z innymi rozwiązaniami. W tym przypadku wybieram ogród deszczowy. Następnie system mnie pyta, czy będę potrzebował architekta krajobrazu. W tym przypadku nie będę potrzebował. Ale na pytanie, czy będę potrzebował ekipę budowlaną, odpowiadam, że tak. Podaję lokalizację, skąd jestem, albo skąd jest inwestycja. Następnie wybieram ekipę dostosowaną do danej lokalizacji. A następnie system tworzy mi formularz, krótki formularz zapytaniowy do tej ekipy. Mogę kliknąć wyślij wiadomość i w tym momencie czekam na odpowiedź od ekipy budowlanej. Dzięki za uwagę.